Wszystkie emocje po rozegranym niedawno weekendzie gwiazd w Los Angeles już nieco opadły i choć w poprzednim materiale wam przedstawiłem małe podsumowanie całego weekendu gwiazd, to jednak jest jeden temat, który warto jeszcze poruszyć, tak jak wam zresztą obiecałem. Konkurs wsadów NBA. Wydaje mi się, że o ile sama otoczka weekendu gwiazd, jak i sam mecz gwiazd staje się dla nas jakby mniej interesujący, im starsi jesteśmy, to jednak ta cała magia wokół konkursu wsadów nas napędza od samego początku, gdy tylko liga oznajmia, kto w tym konkursie wsadów weźmie udział. I wszystko fajnie, jest super, aż do momentu, kiedy konkurs już trwa te kilka minut i okazuje się, że czar pryska, że to już nie to, co kiedyś. Kurde, kiedyś to było. I dlatego w tym momencie dochodzimy do sedna tematu, do głównego pytania tego materiału. Dlaczego narzekamy na konkursy wsadów? Zanim przejdziemy do samego materiału, przypominam o zapisach do obozów koszykarskich Draft Camp. Więcej dowiecie się klikając w link na górze po prawej. Cześć, ja jestem Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce i teraz odpowiedzcie sobie szczerze, czy konkurs wsadów NBA w tym roku was zachwycił? Czy, uwaga, znów zadam to pytanie, czy warto było zarywać nockę, aby zobaczyć te udane, ale też i nieudane próby wsadów młodych koszykarzy i czy przypadkiem nie żałujecie, że na przykład nie wyspaliście się i nie zobaczyliście tego wszystkiego na skrócie następnego dnia rano? Paczki, które zobaczyliśmy, można było uznać co najwyżej za solidne. Jeśli ktokolwiek spodziewał się jakiejkolwiek rewolucji, albo przynajmniej powiewu świeżości w tegorocznym konkursie wsadów, to niestety mógł się srodze zawieść. Nie będę wam już teraz przedstawiał, kto wykonał jakie wsady, bo zapewne już wszyscy dobrze znacie to na pamięć, ale musimy zadać sobie takie jedno pytanie, kolejne już w tym materiale. Czy konkursy wsadów NBA są słabe, czy może po prostu nasze oczekiwania są zbyt wygórowane? 18 lat temu odbył się najlepszy konkurs wsadów NBA. I konkurs ten obrósł pewnym kultem wokół Vince'a Cartera. Tak już się przyjęło, że to był ten konkurs wsadów, który sprawił, że wielu aktualnych dunkerów w zasadzie wtedy stwierdziło, że okej, ja chcę zacząć robić wsady, bo to, co zrobił Vince Carter, było niesamowite. Ale nie zapominajmy, że całość tego konkursu wsadów była całkiem udana. Przypomnijcie sobie zresztą skoczność Tracy'ego McGrady'ego czy eksplozywność Steve'a Francisa. Ogółem ten konkurs wsadów był po prostu idealny. Od tamtego kultowego już występu Vince'a Cartera zobaczyliśmy w akcji wielu innych świetnych dunkerów, choćby z pamięci wspomnę Jasona Richardsona, który zrobił na mnie swego czasu naprawdę niemałe wrażenie. Mieliśmy też kilka interesujących, ale też nieco takich śmiesznych, komiksowych pojedynków, jak na przykład Dwight Howard vs Nate Robinson, ale mieliśmy też kilka takich momentów owianych nieco złą sławą, kiedy element show przewyższył w zasadzie sam wsad. Przypomnijcie sobie zresztą, jak wyglądała paczka Blake'a Griffina nad samochodem przy akompaniamencie chóru gospel. Mijały lata, ale jednak nic nie było w stanie przebić tego niesamowitego występu Vince'a Cartera. Co roku czekaliśmy na ten konkurs wsadów z nadzieją, że może akurat w tym roku coś nas zaskoczy, ale jednak nie. I szliśmy nieco znużeni spać nad ranem. Co prawda nieco ta sytuacja się zmieniła podczas gdy zobaczyliśmy niesamowity konkurs wsadów Zacha Lawina z Aaronem Gordonem w 2016 roku i w pewnym sensie można powiedzieć, że to był w zasadzie drugi po konkursie z Vince'em Carterem najlepszy konkurs wsadów w historii NBA, ale to była jedyna perełka w całym oceanie bardzo średnich występów na przestrzeni lat. Problem polega na tym, że konkursy wsadów NBA już dawno przestały być miejscem, w którym wsady prezentują najlepsi na świecie. Wraz z rozwojem technologii, zwiększeniem popularności YouTube'a okazuje się, że możemy zobaczyć w zasadzie wszystko to, co dzieje się w każdym innym zakamarku na świecie i co się okazuje, że zawodnicy NBA tak naprawdę nie są najlepszymi dunkerami. Wow, szokujące, kto by się spodziewał. Prawda jest taka, że najlepszymi dunkerami na świecie są amatorzy, którzy poświęcili całe swoje życie treningów, całe swoje życie ciężkiej pracy nie po to, aby stać się
świetnymi koszykarzami. Oni trenują tylko i wyłącznie po to, aby skakać wyżej, mieć coraz lepszą technikę, aby wykonywać pokazy wsadów, aby robić coś naprawdę niesamowitego w powietrzu. Zawodnicy NBA, mimo że są lepiej przygotowani zdrowotnie, kondycyjnie, siłowo, to jednak nie mają najmniejszych szans w starciu z zawodowym dunkerem, dla którego koszykówka zwykle, oczywiście to nie jest reguła, ale zwykle koszykówka dla takiej osoby jest takim jakby rekreacyjnym dodatkiem, a nie sposobem na życie. Ich sposobem na życie są wsady. Można to było podpatrzeć niegdyś u takich ekip jak Team Flight Brothers, którzy jako pierwsi osiągnęli niesamowity sukces na YouTubie, jeśli chodzi o robienie wsadów. Ale były też takie ekipy jak francuski skład Slam Nation, a aktualnie triumfy święci bardzo popularny Dunk Elite, którego częścią jest nasz rodak Rafał Lipiński. Pozdrawiam, nagramy coś w wieże. To są najlepsi dunkerzy na świecie, mimo że nie są dunkerami w NBA i nigdy nie zobaczymy ich w konkursie wsadów NBA, czyli tak kontynuując dalej tą myśl, nigdy w konkursie wsadów NBA nie zobaczymy najlepszych wsadów na świecie. Wow, to jest oczywista oczywistość, ale musiałem to powiedzieć w tym materiale. Kilka lat temu, gdy wielką popularność mieli jeszcze wówczas Team Flight Brothers, próbowali znieść te granice w konkursie wsadów NBA, aby mogli w nim wystąpić także amatorzy. I pamiętam, że swego czasu byłem fanem takiego rozwiązania, ale jednak wraz z upływem lat stwierdziłem, że nie do końca jest to dobry pomysł. Ja wiem, że w ten sposób raczej nie zobaczymy niesamowitych występów podczas konkursu wsadów NBA, ale dotarło do mnie, że my nie oglądamy konkursu wsadów NBA tylko po to, aby zobaczyć wsady, ale po to, aby móc zobaczyć te znajome, popularne twarze koszykarzy NBA, abyśmy mogli ocenić, jak oni sobie poradzą, kiedy grają w nieco innym środowisku niż dotychczas. My wiemy, że oni są bardzo dobrymi, meczowymi dunkerami, ale jak oni sobie poradzą, kiedy będą mieć przeciwko sobie tylko i wyłącznie konstrukcję kosza oraz swoje limity, swoje granice wyobraźni, ale też skoczności czy techniki. Zawodnicy NBA to gwiazdy, ich prezencja w mediach jest niesamowita i dla takiego przeciętnego fana NBA to już jest w zupełności wystarczające, aby odpalić taki oto konkurs wsadów. Jedyne ale jest takie, że liga mogłaby zadbać o to, aby w tych konkursach wsadów częściej pojawiali się prawdziwe gwiazdy, a nie tylko ci młodzi wyskakani. Jest jednak drugie dno takiego podejścia i opiszę je korzystając z naszego rodzimego podwórka. Z konkursu wsadów PLK, który zresztą odbył się w ten sam weekend co All-Star Weekend NBA. Obejrzałem sobie ten konkurs w całości i naprawdę z kilkoma miłymi wyjątkami był on na dość średnim poziomie. Pierwszą rundę, szczerze mówiąc, ciężko było przepchnąć, ale na szczęście w finale można już było zobaczyć kilka ciekawych wsadów w wykonaniu Louisa Gruszeckiego, czy przede wszystkim Ryana Harrowa, który zrobił na mnie całkiem niezłe wrażenie i który zresztą wygrał cały ten konkurs. Ale jednak trzeba przyznać, że brakowało w tym konkursie tego elementu wow i nie była to wina tylko i wyłącznie samego poziomu samych wsadów, ale całej otoczki. Zabrakło show. Poziom komentatorów był taki, że szczerze mówiąc lepiej było to wyciszyć, bo bardziej irytowali niż przekazywali jakąkolwiek ekscytację i szczerze mówiąc w takim oto konkursie o wiele bardziej chciałbym zobaczyć dunkerów, amatorów, aby mogli po prostu wejść na boisko i zaprezentować to, co umieją w starciu z zawodowcami. Wyobraźcie sobie finał, w którym z Ryanem Harrowem walczyliby Rafał Lipiński oraz Piotr Grabowski. Wydaje mi się, wręcz jestem pewny, że byłby to pierwszy konkurs polskiej ligi od lat, o którym mówiono by nie w kategorii żenady, tylko wspominano by go jako naprawdę wielkie, udane widowisko. Pewnie zastanawiacie się, czemu nie chcę amatorów w konkursie wsadów NBA, ale do takiego PLK to bym ich przyjął z otwartymi ramionami, co? Tak jak wspominałem wcześniej, koszykarze z NBA to prawdziwe gwiazdy. Ich widok robi wrażenie, bo ludzie wiedzą, kim oni są.
Jeśli chodzi o koszykarzy z polskiej ligi, no to i tutaj mówię to kompletnie bez żadnej złośliwości, nie chcę być niemiły i mówię to całkowicie z pełnym szacunkiem, ale koszykarze z polskiej ligi gwiazdami nie są. Co najwyżej można ich potraktować jako bohaterów lokalnej społeczności, jako liderów w danym mieście, jako kogoś popularnego dla wszystkich tych fanów ultrasów, którzy przychodzą na każdy mecz tej drużyny, ale ogólnie nie są to goście, o których przeczytamy w jakichś serwisach plotkarskich, o których zobaczymy w jakichś programach telewizyjnych, ponieważ nie interesują oni aż tak bardzo media. I taki przeciętny fan, nawet nie koszykówki, tylko po prostu przeciętny fan rzeczy fajnych, nie będzie zainteresowany konkursem wsadów polskiej ligi, ponieważ i tak te nazwiska kompletnie go nie poruszą, bo ich nie będzie kojarzyć. Więc skoro nie potrafimy przyciągnąć widzów na halę samymi nazwiskami, bo te nazwiska nic takiemu widzowi nie mówią, ponieważ Polska Liga nie jest w stanie zadbać o stworzenie gwiazd, jeśli chodzi o nasz ukochany sport, to przynajmniej zadbajmy o bardzo dobre widowisko, otwierając granice i pozwalając występować w konkursie wsadów ligowym ludzi spoza ligi, którzy po prostu robią to lepiej. Tym bardziej śmieszna sprawa, Piotr Grabowski był przecież wtedy na hali, robił pokaz wsadów w połowie meczu gwiazd, więc co za problem było nieco zmienić zasady ku uciecze publiczności oraz pozwolić temu chłopakowi startować. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja w tym materiale tylko narzekam, tylko wręcz przeciwnie, próbuję zaproponować coś lepszego niż teraz, bo według mnie organizacja tegorocznego meczu gwiazd polskiej ligi stała na całkiem niezłym poziomie, na pewno lepszym niż w poprzednich latach, tylko po prostu wydaje mi się, że zawsze można coś poprawić, dlatego cały czas optuję za tym, aby móc pozwolić amatorom, dunkerom, osobom z zewnątrz występować w konkursie wsadów polskiej ligi, oczywiście po pewnych kwalifikacjach, żeby to nie było tak, że nagle zrobi się konkurs na 10 zawodników, gdzie 3 będzie prezentowało wysoki poziom, prawda? No i poza tym pozwólcie mi komentować to wydarzenie. Czy to był chaotyczny materiał? Oczywiście, że tak, no ale tak to jest, jak się nagrywa pierwszy klip po tygodniu bycia rozłożonym przez grypsko. Moja głowa jeszcze nie śmiga aż tak perfekcyjnie, jak powinna. No, ale mam nadzieję, że mimo wszystko klip się wam spodobał. Dajcie mi znać koniecznie, co wy myślicie o tych wszystkich moich przemyśleniach. Sekcja komentarzy na dole pod tym klipem czeka na was grzecznie. Jakby ktoś nie wiedział, ja jestem Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce i jeśli wam się podoba to, co robię, zostawcie lajka pod tym filmem. Jeśli wam się podoba to nieco bardziej, to zawsze możecie luknąć na wszystkie moje inne social media, które się też wyświetlają tutaj gdzieś i na dole pod klipem też jest. A jeśli wam się to podoba już tak w ogóle bardzo, bardzo, to możecie też rzucić we mnie jakimś groszem na Patronite, dzięki czemu będę mógł zadbać o to, aby te materiały były coraz lepsze. A na ten moment już kończę, trzymajcie się. Jestem już zdrowy, więc wracamy do regularności. Tak sobie obiecuję, mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. A na koniec jeszcze podziękowania dla moich patronów za wsparcie okazane przez patronite.pl. Pozdrowienia w szczególności dla mojego patrona specjalnego, Radosława Szerląga.